Witam was bardzo, bardzo gorąco. Pomaga to coś? Bo trochę chłodno, na zewnątrz srogi mróz. Wielkie zaskoczenie, prawda? W lutym mróz. Któż to widział? Odzwyczailiśmy się troszeczkę i czasem tak jesteśmy zaskoczeni z tym, co kiedyś było naturalne i normalne. Moi drodzy, dzisiaj, jak oczywiście wiemy, kontynuujemy kazanie na górze. Dzisiejszym tematem będzie, nie wiem jak to sprecyzować dokładnie, Chrystus a Nowy Testament, albo inaczej trochę, pomocniczo zapytam, czy zakon nas obowiązuje. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim do tego przejdziemy, to chcielibyśmy sobie uświadomić i przypomnieć, w którym miejscu tego kazania jesteśmy. Za nami są błogosławieństwa, już do nich nie będziemy wracać, bo wydaje się mi, że już bardzo dokładnie i skrupulatnie ich omówiliśmy, więc do nich nie wracamy. Ale pamiętamy cały czas, że one były i że one były taką esencją, takim skrótem całego tego kazania, które jest w zasadzie przed nami. Pamiętamy, że one w zasadzie jednym zdaniem, można powiedzieć, opisywały nasz charakter tym, kim jesteśmy przed Bogiem. To jest ciekawe, że prawie pół roku o tym mówiłem, a teraz jednym zdaniem to można streścić, co? Więc wiadomo, jakie to jest nieprecyzyjne, ale no, trzymajmy się tego. Później mówiliśmy o tym, że przecież nie po to jesteśmy tym, kim jesteśmy, aby tylko nas wstawić gdzieś do gablotki, do muzeum, ale jesteśmy tym, kim jesteśmy, żeby wypełniać jakieś powołanie, które nam Bóg dał. A więc tym celem jest to, aby być solą i światłością tej ziemi. Prawda? Amen. No właśnie. Ja myślałem, że zaprotestujecie. Celowo was trochę wkręcam. Co powiedziałem? Że naszym celem jest, aby być solą i światłością. Tak? No a nie do końca. Bo z solą i światłością po prostu jesteśmy, jak ktoś mi podpowiada. Więc to nie jest nasz cel, żeby go osiągnąć, bo nim jesteśmy. Słowo Boże mówi wyraźnie, jesteście. Więc nie może być naszym celem dążyć do czegoś, z czym już jesteśmy. Ale naszym celem jest to, by spełniać funkcję soli i światłości. Mówiłem szeroko o tym w niedzielę, więc myślę, że wiecie. To troszkę tak wprowadzam jakby no takie pytanie, na które spodziewałem się, że wszyscy odpowiedzą tak. Moi drodzy, mówiłem, że mamy spełniać ich funkcję jakby. Światłość ma świecić, sól ma przywracać smak, sól ma działać antyseptycznie, czyli bakteriobójczo, powstrzymywać zgniliznę tego świata. A cel jest jeden, aby ludzie zapragnęli Chrystusa. Patrząc na nasze życie, aby zapragnęli Chrystusa. Jak już mówiłem, tym jesteśmy, ale musimy uważać i pilnować swojego życia, aby sól, nasza sól nie utraciła swych właściwości poprzez zmieszanie się z innymi substancjami, a światło, żeby nie zostało przypadkiem przykryte jakimś korcem. I o tym mówiliśmy. Więc jednym słowem, skracając, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, co mamy robić, czyli jaką mamy mieć funkcję, a teraz kazanie na górze wkracza jakby w inny etap. To nawet widać w narracji. Zobaczcie, kiedy Jezus mówił błogosławieństwa, mówił to w trzeciej osobie. Mówił błogosławieni oni, trzecia osoba. Kiedy mówił na ten drugi temat, na tym, jaki mamy mieć wpływ, mówił w drugiej osobie. Wy jesteście. A teraz, kiedy przechodzi się w ten kolejny etap, Jezus zaczyna mówić w pierwszej osobie. I mówi ja. I mówi ja przyszedłem, później będzie mówił, że ja mówię i tak dalej. Ale tu już w narracji widać pewną zmianę. Moi drodzy, Jezus za chwilkę będzie przechodził w szczegóły.
w szczegóły, jak nasza postawa ma wyglądać na tym świecie. Ale zanim do tego Jezus przechodzi, jeszcze czyni pewien wstęp. I tym wstępem się dziś chcemy zająć, a myślę, że dziś i następnym razem, bo ten wstęp jest dosyć istotny. Pamiętacie, jak mówiłem na temat błogosławieństw? Błogosławieństwa zamykały się pewną klamrą. Klamrą, która brzmi: ich jest Królestwo Niebios. Pierwsze i ostatnie, tym się otwiera i tym zamyka. Natomiast ta część kazania również jakby zamyka się, otwiera i zamyka pewnym stwierdzeniem. Werset 17, który rozpoczyna tą myśl, brzmi tak: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Na razie dotąd. A rozdział 7, werset 12, końcówka jego brzmi: taki bowiem jest zakon i prorocy. Więc to jest jakby ta klamra, która ujmuje tą szeroką część tego tematu błogosławieństwa. Moi drodzy, ten wstęp jest zawarty w wersecie od 17 do 20. Przeczytajmy sobie ten tekst. Mówiąc ogólnie, zanim zacznę czytać, dalsza część kazania na górze będzie dotyczyć jakby zastosowania prawa, zastosowania zakonu, ogólnie mówiąc Starego Testamentu, w Nowym Przymierzu, w Królestwie Bożym. Ale w tym wstępie Jezus jakby określa, jaki jest jego stosunek do zakonu, do Starego Testamentu. Więc posłuchajmy. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przyminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W tym fragmencie, którym przeczytaliśmy, mówiąc ogólnie, za moment przejdę do szczegółów, Jezus mówi dwie zasadnicze prawdy. Dwie zasadnicze myśli. Po pierwsze, czytamy w tym miejscu, że oto nauczanie Jezusa i życie Jezusa jest absolutnie zgodne, harmonijne z całym przekazem Starego Testamentu. I tą myślą dziś się zajmiemy. A druga myśl to jest ta, że jego nauczanie i życie jest w całkowitej sprzeczności z nauczaniem i życiem faryzeuszów i uczonych w piśmie. I tym zajmiemy się następnym razem. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę, a jest to przecież początek Ewangelii, Jezus jakby od razu na wstępie określa, jak rozumie Stary Testament, czym dla niego jest zakon i prorocy. Dlatego to czyni, aby od początku było wszystko jasne. Wiecie, bo on był tak naprawdę ogromną zagadką dla współczesnych ludzi. My na to patrzymy może już troszkę inaczej, mając tą całą wiedzę, ale tak naprawdę wszyscy współcześni ludzie mieli wielki problem, kim ten człowiek jest. Kim ten człowiek jest, kim ten nauczyciel młody jest. Kto dał mu prawo mówić to, co mówi, i zachowywać się tak, jak zachowuje. Przecież nie chodził do naszych szkół rabinistycznych. Pojawił się w sposób jakiś nagły, spektakularny, czyniąc cuda i znaki. Głosi coś, co w uszach współczesnych, a przynajmniej w uszach faryzeuszy i uczonych w piśmie, było czystą herezją. Więcej, on ich jawnie krytykuje. On jawnie przeciwstawia się temu, co oni mówią i co oni robią. Moi drodzy, Jezus w swoim życiu, w swoim przesłaniu niespecjalnie skupiał się na prawie, na teologii, na dogmatach. Jeśli wygłaszał w ogóle doktrynę, to raczej o łasce. Kiedy mówił, to mówił o miłości. Najbardziej chyba
Takim klasycznym tym przykładem jest historia syna marnotrawnego, pokazująca miłość ojca. Więcej, Jezus, ten młody nauczyciel, jak go określali, zadaje się nieodpowiednimi ludźmi. Grzesznicy, celnicy. Więcej. Jezus świadomie i z rozmysłem łamie prawo. Może nie prawo, ale tradycję. Albo prawo tak, jak oni go rozumieli. Jak choćby stosunek do sabatu, do umywania rąk i wiele, wiele, wiele innych spraw. A kiedy była sytuacja, że trzeba było coś zadecydować, kiedy przyprowadzono do niego jawną cudzołożnicę czy przyłapaną kobietę na jawnym cudzołóstwie, prawo było oczywiste. Prawo było jednoznaczne, ukamienować. Nie było albo, albo. A Jezus puszcza ją wolno. Moi drodzy, to rodziło pytanie, kim on naprawdę jest? Czy on w ogóle uznaje Stary Testament? Czy on uznaje proroków, pisma, zakon? Czy pojawił się po prostu i tam to przekreśla i wprowadza zupełnie coś nowego? I na to pytanie Jezus sam odpowiada w sposób bardzo zdecydowany. Dlatego mówi w tym wersecie 17, nie mniemajcie, czyli nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać zakon, czyli unieważnić zakon. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Moi drodzy, jest to dosyć trudne zagadnienie, bo kiedy czytam, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Więc jakby jest dowód na to, że zakon obowiązuje. Troszkę się nam to kłóci z tym, co mówi apostoł Paweł. Pozornie oczywiście, pozornie. Ale zerknijmy w trzy miejsca. Rzymian 10:4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Galacjan, 3 rozdział, od wersetu 23. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy nadeszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. I jeszcze Efezjan 2:15. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. On zniósł zakon przykazań i przepisów. No jak to pogodzić? Jak to pogodzić, skoro apostoł Paweł mówi o zniesieniu, o zakończeniu, jakby o anulacji, a Jezus mówi, że nie przeminie ani jedna jota, ani jedna kreska. Wydaje się to pozornie sprzeczne, ale z rozmysłem wciąż używam słowa pozornie, bo oczywiście nie ma tutaj sprzeczności. Moi drodzy, kiedy widzimy służbę Jezusa, on zdecydowanie w cały czas podkreślał wagę Starego Testamentu. Ileż to razy on cytuje Stary Testament i to różne jego miejsca. I to jest ważne, bo czasem my chrześcijanie mamy niekiedy problemy. Niektórzy mówią, że nowy to tak, a stary to tak okazjonalnie. Bardziej jak jakieś księgi historyczne niż natchnione Boże Słowo. Jezus mówi tutaj wyraźnie. Nie przyszedłem rozwiązać zakonu i proroków. Zakon i prorocy. Moi drodzy, prawo i prorocy to jest coś, co obejmuje cały Stary Testament. Ja wiem, że dzisiejsze słowo będzie takie trochę trudniejsze. Ten wykład będzie troszkę trudniejszy, no bo tak jest. Tak po prostu trudniejszy mamy temat, ale wierzę sobie, że sobie damy z nim radę, że będziecie słuchać, że będzie też do nas to słowo przemawiać.
jest troszkę trudniejszy, ale wspólnie razem przeanalizujmy go. Prawo i prorocy. Prawo w Starym Testamencie dzieliło się na jakby trzy segmenty. Część moralną, część sądowniczą i część ceremonialną. Ta pierwsza część, którą nazywamy moralną, to był oczywiście dekalog i całe to moralne prawo, moralne przepisy dane Izraelowi, ale podkreślam, dane im raz na zawsze. I tak docelowo to dane całej ludzkości raz na zawsze. Ten drugi aspekt, to ta część jakby sądownicza czy ustawodawcza, dane było Izraelowi w szczególnych okolicznościach. Ono regulowało ludzkie zachowania, ludzkie postawy, określało relacje międzyludzkie. A ten trzeci aspekt, ten ceremonialny, określał sposób składania ofiar, wszystkie ceremonie, wszystkie rytuały ofiarnicze, zachowania w świątyni, przepisy odnośnie uwielbiania Boga i tak dalej. I moi drodzy, kiedy Jezus mówi, że nie przyszedł rozwiązać prawa, to całego, to nie jest tak, że tylko jedno z nich zostanie, reszta usuwa. Nie, całego. Jeśli chodzi o to, o słowo prorocy, no to oczywiście chodzi o wszystko, co zostało zawarte w księgach prorockich. Czyli sumując to, Jezus mówi, że cały Testament stary jest aktualny. Jezus nie odcina się od Starego Testamentu, dlatego że Boże prawo jest stałe, jest wieczne i nie straci na ważności nigdy. Jak tu jest podkreślone, ani jedna jota, ani jedna kreska. Gdzie jota to jest odpowiednik najmniejszej literki, najmniejszego w zasadzie punkciku w alfabecie. To jest taki nasz odpowiednik kropki nad j czy nad i. To jest ciekawe, że Jezus mówi, że nic nie minie. A pamiętajcie, że przecież prawo dzieliło się na te trzy aspekty. No to jak to? To jak to jest? No przecież nie składamy ofiar. No przecież funkcjonujemy całkowicie inaczej. Kluczem do zrozumienia tego na ten moment może zagadkowego podejścia jest to jedno słowo. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Lecz wypełnić. Kiedy zrozumiemy słowo wypełnić, zrozumiemy całość. Moi drodzy, wypełnić to nie chodzi o takie pojęcie, że skończyć coś, co zostało kiedyś rozpoczęte. To nie jest tak, że Stary Testament coś rozpoczął, doprowadził do pewnego miejsca, potem przyszedł Jezus, pociągnął to dalej, zakończył i znaczy się wypełnił. Nie, to nie o to chodzi. Prawdziwe zrozumienie słowa wypełnić to jest po prostu wprowadzić w życie, zrealizować, być posłusznym wszystkiemu, co tam było zawarte i w sposób doskonały to zrealizować. Można ująć to słowami, że prawo i prorocy wciąż nawiązywały do Jezusa, wskazywały na Jezusa. I w końcu wszystko znalazło w Nim swoje wypełnienie, swój punkt kulminacyjny. Zobaczmy drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian 1:20. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy mówić amen ku chwale Bożej. Wszystko, co było, w Nim znalazło swoje tak. W Nim znalazło swoje amen. Moi drodzy, Jezus traktował bardzo poważnie Stary Testament. Kiedy pamiętacie, diabeł kusił go na pustyni. Czym Jezus odpierał? Jak nie słowami, które były zawarte w Starym Testamencie. Dlatego, moi drodzy, mówię to bardzo poważnie, bo wiem, że to audytorium, które tu mnie słucha, to tylko część. Przez internet wielu ludzi słucha. Więc chcę, aby to brzmiało wyraźnie, że Stary Testament jest tak samo natchnionym Bożym Słowem. I nie da się go w żaden sposób oddzielić od nowego. Słyszałem nawet kiedyś, że były takie myśli, żeby w ogóle nie drukować Biblii razem. Żeby był odrębnie stary, odrębnie nowy.
Największa bzdura, bo to się nie da. To się po prostu nawzajem ogromnie przeplata. Już nawet kiedyś święty Augustyn powiedział takie zdanie. Nowy w starym ukryty, a stary w nowym wyjaśniony. Złapaliśmy? Stary Testament zawiera w sobie już nowy. Ale Stary Testament dopiero w nowym jest wyjaśniony tak naprawdę. Więc kiedy czytamy oba razem, możemy to dokładnie zrozumieć. Zobaczmy, choćby patrząc na życie Pana Jezusa. Kiedy czytamy Stary Testament, jak precyzyjnie można znaleźć zapowiedzi, proroctwa Jego pojawienia się. Jego narodzin. Z podaniem okoliczności i z podaniem konkretnego miasta. A kiedy patrzymy na służbę Pana Jezusa, jak ona pasuje do proroctwa w księdze Izajasza. Oczywiście tutaj muszę to mówić bardzo skrótowo, ale powiem tylko tyle, że w proroctwie Izajasza jest słowo, że on trzciny nadłamanej nie dołamie, lnót lojącego nie dogasi. Obserwując służbę Pana Jezusa, dokładnie tak było. A myślę, że chyba najbardziej precyzyjnie to widać w zapowiedziach jego śmierci. Prawda? 53 rozdział proroka Izajasza niesamowicie podaje ze szczegółami, jak to jest. Również psalm 22. Fragment tego psalmu mówi wyraźnie o tym. Są tam słowa, że przebili moje stopy, przebili moje ręce. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją rozrzucają. To jest psalm. Jakże dokładnie i precyzyjnie opisuje to, co się później wydarzało. A pięćdziesiątnica, kiedy Piotr tłumaczy ludziom pięćdziesiątnicę, do czego się powołuje? Do proroctwa starotestamentowego, do proroctwa Joela. I tak możemy to mnożyć i mnożyć i mnożyć. Stary Testament i Nowy nawzajem się wciąż przeplatają. Nawet wiecie, nikt z nas nie zrozumiałby, o co chodzi w liście do Hebrajczyków, gdybyśmy nie znali Starego Testamentu. Tak więc Jezus znał, Jezus cytował, ale co najważniejsze, Jezus wypełnił prawo i proroków. Otwórzmy sobie jeszcze Galacjan, 4 rozdział, werset 4. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi. To jest niesamowite. Oto Boży Syn, oto Boży Syn, Stwórca Wszechświata, ten, który był ponad czasem, ten, który tak naprawdę był ponad prawem, ten, który był ponad wszystkim, dobrowolnie podlega prawu. Dobrowolnie podporządkowywuje się prawu. To jest chyba najmocniejszy dowód tego, jak nienaruszalne jest prawo, jak święte jest prawo. I moi drodzy, dochodzę teraz już do punktu kulminacyjnego tego, co chcę dziś powiedzieć. Dochodzimy do centrum, czyli jak Jezus wypełnił prawo. I myślę, że rozumiemy, że chodzi o krzyż, że chodzi o Golgotę, że chodzi o Jego śmierć. Słuchajcie, co jest przekazem Golgoty? Co jest przekazem Jego śmierci i zmartwychwstania? Myślę, że obraz Jego męki i cierpienia, choć absolutnie nikt nie ważyłby się cokolwiek tu ujmować, było to ogromną tragedią. Ale przecież to nie jest główny, najważniejszy przekaz. Nie koncentrujemy się na wzbudzaniu grozy czy może i litości. Więcej, to nawet nie tak bardzo chodzi o wskazywaniu na miłość Boga. Oczywiście jest. Ale tak naprawdę fundamentalne znaczenie krzyża to jest właśnie wypełnienie prawa. To jest najważniejsze, fundamentalne znaczenie. Wypełnienie prawa. Według prawa Starego Testamentu, Nowego również, za grzech jest śmierć. I od tego prawa nikt nie potrafi uciec. Od tego prawa nikt nie jest zwolniony. Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Nowy Testament to również podkreśla. Rzymian 6,23 mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Tego nikt nie odwołał.
I to jest prawo, które ustanowił Bóg. I myślę, że każdy z nas, czy każdy może słuchający w internecie, musi sobie z tego zdawać sprawę, że każdy człowiek zgrzeszył. Mówi o tym również list do Rzymian, że każdy człowiek zgrzeszył. Nie potrafimy od tego uciec. I Boże prawo, które nie może być anulowane, Boże prawo, które nie może być wycofane, które nie może być złagodzone, mówi jasno, za grzech jest śmierć. I nie ma człowieka, który by mógł przed tym uciec. Ale wiemy, że oto najcudowniejszym przesłaniem Ewangelii jest to, że właśnie tam na krzyżu to prawo się wypełniło. Że oto to prawo tam znalazło swoje wypełnienie. Bo oto niewinny Boży Syn. Gdyby On jakiś miał mikrogrzech, to by umarł za ten właśnie grzech. Ale wiemy, że był doskonały, święty, bezgrzeszny i dlatego umarł za mój grzech, za twój grzech, za grzech całej ludzkości. Więc to było wypełnienie prawa. Oto ten wyrok nam przypisany, przed którym nikt by nie uciekł, już się wykonał. Ale, drogi przyjacielu, to nie działa automatycznie. To nie działa z automatu, że każdy już teraz jest szczęśliwy i zbawiony, bo to się stało. Stało się, prawda? Ale teraz każdy z nas ma wybór, co z tym zrobi. Czy w to uwierzy, czy odrzuci. Czy tą wieść przyjmie, czy się z niej wyśmieje. Czy ją przyjmie i zastosuje, czy nie. Tu trzeba podjąć pewne kroki. Zrozumieć, uwierzyć, a potem przyjść pod krzyż. Czyli zwrócić się do Jezusa. Pokutować, wyznać swoje grzechy. I przyjąć Jego przebaczenie. I przyjąć Jego uwolnienie. I wtedy to działa. Zrobiłeś już to? Jesteś pewny zbawienia? Jesteś pewny, że kiedyby Jezus przyszedł dzisiaj, albo przyszłoby się rozstać ci z życiem, że jesteś pewny, gdzie będziesz? I to jest ta podstawowa, najważniejsza wieść. To wypełnienie prawa tam na krzyżu Golgoty. Ale idąc dalej, popatrzmy. Jezus w twojej śmierci wypełnił wszystkie starotestamentowe zapowiedzi. Wszystkie te opisane w trzeciej, czwartej Księdze Mojżeszowej. Wszystkie te aspekty związane z przybytkiem, ze składaniem ofiar, z arcykapłaństwem, nawet z jego strojem. Wszystkie detale, wszystko to są cienie, czy zapowiedzi, czy proroctwa tego, co Jezus uczynił. Nie ma czasu tego dokładnie analizować, zresztą nawet nie ma sensu. Ale znamy to i wiemy, że każdy detal, każdy szczegół ma swoje znaczenie i można go zobaczyć na Golgocie. I można go zobaczyć w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Więc pomijając te wszystkie szczegóły, może mogę powiedzieć, że Jezus całkowicie wypełnił prawo, bo stał się On i arcykapłanem, i ofiarą, i przebłaganiem, i ołtarzem, i obmyciem, i trochę obrazowo mówiąc, i chlebem, i kielichem, i świątynią, i barankiem, wszystkim. Wszystkim. Jezus stał się dokładnie wszystkim. Wszystko w Nim znajduje swoje wypełnienie. Jezus więc wypełnił całe prawo, również to ceremonialne. No a my? Bo dotyczy to nas. Moi drodzy, jakie to proste, jakie to piękne. Że to prawo my również wypełniamy poprzez to, że jesteśmy w Nim. Po prostu jesteśmy w Nim, ukryci w Nim, utożsamiamy się z Nim. Jak jesteśmy w Nim, to wszystko, co On czyni, jakby przechodzi na nas. A jak jest z prawem moralnym? Czyli z zakonem, przepisanym i dekalogiem. Otwórzmy może teraz Hebrajczyków, 8 rozdział. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Przeskoczmy może do wersetu 6. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie.
Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Jakuba i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą. Od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawość ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Chcę zwłaszcza podkreślić werset 10. Jezus, znaczy autor listu do Hebrajczyków mówi o dwóch zasadniczych sprawach. Że oto wypisze prawa gdzieś wewnątrz, w umysłach i w sercach. Zobaczcie, do tej pory prawo było zapisane na zewnątrz, na kamiennych tablicach. Raz Bożym palcem, raz dłutem Mojżesza. Było zapisane na czymś z zewnątrz. I ludzie mieli to przestrzegać. Oczywiście mówię o dekalogu, ale jest jeszcze wiele innych przepisów dotyczących moralności. I wiemy, nie było to łatwe dla nich, dla Izraelitów. Wielokrotnie upadali, wielokrotnie nie podołali temu. Ale teraz dzieje się coś niesamowitego. Poprzez nowonarodzenie, poprzez to, że w człowieku odradza się duch, kiedy stajemy się jego dziećmi, prawo zostaje zapisane w środku, w sercu, w umysłach. Ale zobaczcie, jakie prawo? To chcę podkreślić. Jakie prawo? Jakieś inne? Pan Bóg miał dwa prawa? Jedno pisał na kamiennych tablicach, drugie tutaj? Czy zapisał w naszym sercu jakiś nowy dekalog, łatwiejszy? Jakieś łatwiejsze moralne prawo? Coś innego? Absolutnie nie. To samo. Pan Bóg nie ma dwóch różnych praw. To samo, co było wtedy zapisane tam, gdzieś na zewnątrz, jest zapisane teraz w moim i twoim sercu, w moim i twoim umyśle. Moi drodzy, różnica jest taka, że kiedy stałem się Bożym dzieckiem, kiedy Duch Święty mnie ożywił, kiedy Duch Święty we mnie pracuje, to słowo, to ten zakon zapisany wewnątrz nagle staje się łatwy. Pan Bóg daje mi moc do jego wykonania. Pan Bóg daje miłość do jego słowa. I to, co kiedyś było trudne i niemożliwe, staje się nagle proste i łatwe. Zobaczcie, jak apostoł Paweł określa zakon. Czytam z Rzymian 8:4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Zobaczcie, co apostoł Paweł powiedział. Jak określił to? Jako przestarzałe? Jako coś nieaktualnego dla nas, żyjących w Nowym Testamencie? Określił to jako słuszne żądanie zakonu. Jako coś, co jest aktualne, co jest wymogiem słusznym i obowiązującym, ale możliwym przez Ducha Świętego. Możliwym przez Tego, który daje nam możliwość do tego, aby to wykonać. Moi drodzy, skąd wziąć tą moc do Jego wykonania? Powiem najprościej, ona rośnie na fundamencie miłości. Na fundamencie miłości. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czytamy Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. A wiele, wiele, wiele innych miejsc, choćby Ewangelia Jana, czy potem listy Jana, mówią właśnie o relacjach miłości, a przestrzeganiem przykazań. Ewangelista Jan zapisał słowa Pana Jezusa, jeśli kto mnie miłuje, przestrzegać będzie przykazań moich. Rozumiemy? Jak to jest proste? Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie przestrzegał. A apostoł tenże sam Jan w tym pierwszy swój list 5:3 mówi tak. Na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego. Czyli mniej więcej to samo, co przedtem.
ale dodaje coś. Jest to napisane? Jest. A Jego przykazania nie są uciążliwe. A Jego przykazania są łatwe. To, co kiedyś było niemożliwe, to, co kiedyś bez pomocy Ducha Świętego dla ludzi było nierealne wręcz i trudne, nagle staje się proste. Nagle staje się łatwe. Pamiętamy, myślę, nie będę go opowiadał, bo myślę, że z tego miejsca już kilka razy padał ten przykład o tym małżeństwie, więc najbardziej skrótowo. Ta żona, która była w tym pierwszym małżeństwie, gdzie mąż był taki apodyktyczny, taki trudny, wszystko musiało być według zasad spisanych. Ona dostosowywała się do zasad męża, ale jak? Z wielkim ciężarem, z wielkim kłopotem. A kiedy on zmarł i była w następnym małżeństwie, odkryła po czasie, że robi dokładnie to samo z wielką radością. Dokładnie robi to samo, co robiła wcześniej, do czego musiała się zmuszać. Teraz robi to samo albo i dużo więcej, w ogóle nie wiedząc, że to robi miłość. Więc podobnie jest w relacjach między Starym i Nowym Przymierzem. Ale zobaczmy jeszcze dalej, jaka jest ciągłość zakonu w stosunku do Nowego Testamentu. Pierwszy list Jana 3:4. Każdy, kto popełnia grzech, jest przestępstwem zakonu. Inny przykład mówi, każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje. Moi drodzy, to jest o nas. To jest o nas dzisiaj. To jest o nas, ludziach z Nowego Testamentu, że jeśli popełniam grzech, to przestępuje zakon, to przestępuje prawo. Wiemy, co należy wtedy robić? Kiedy to się nam przytrafi? Wiemy. Należy pokutować, ale przeczytajmy ten fragment. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego chcę przeczytać ten fragment, który tak dobrze znamy. Ale jednak otwórzmy pierwszy list Jana i przeczytajmy te cztery wersety, czyli pierwszy rozdział od 8 wersetu i dalej. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. Znamy to doskonale. Jest droga podana. Apostoł Jan mówi, dzieci, nie grzeszcie. Niech łaska nie powoduje was tej myśli, by sobie pofolgować. Pilnujcie się, nie grzeszcie. Ale z tego fragmentu wynika, że to jest wpisane w życie chrześcijanina. Że upadek, potknięcie, jakiś grzech jest wpisane w życiorys czy w scenariusz życia człowieka. Ale jest wyjście. Iść znowu pod krzyż. Pokuta. Jest wyznanie, a wierny jest Bóg, który oczyści. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, moi drodzy, podkreślam, że pojawia się fałszywa nauka. Bogu dzięki, nie słyszałem, żeby tutaj u nas, ale na naszym terenie się pojawia, która mówi, która zaprzecza temu słowu, która mówi, że człowiek wierzący nie musi już pokutować, która mówi, że człowiek wierzący jest nowym stworzeniem i nie grzeszy, a skoro nie grzeszy, to nie musi pokutować. Może brzmi to dziwnie w naszych ustach, ale pojawia się coś takiego. Dlatego to mówię, abyśmy byli ostrożni. To, co ten prąd jakby też wnosi czy propaguje, to też to, że nie ma człowiek wierzący już problemu ze starą naturą. Opierając się na liście Pawła, gdzie pisze, że stara nasza natura została wraz z Chrystusem przybita do krzyża. A więc jej nie ma. Nie mamy walki ze starą naturą, bo ona została przybita do krzyża. Wiecie, fajne by było, gdyby to była prawda. Byłoby to prostsze, ale to nie jest prawda. Prawdą jest, że została przybita, ale w tym znaczeniu, że tylko przez Jego ofiarę.
że tylko przez Jego moc mamy nad nią codziennie zwycięstwo. Możemy mieć, ale walka trwa. I jakby trzecia myśl, która jest propagowana w tym, to mowa jest o naszej pozycji w Bogu. Nasza pozycja w Bogu naprawdę jest wielka i piękna. To prawda. Ale trzeba znać proporcje. List do Kolosan mówi, że w Nim, mowa o Jezusie, cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. Mowa o Jezusie. Podkreślenie boskości Jezusa. Następny werset mówi, macie pełnię w Nim. Mówi apostoł Paweł do słuchaczy, czy do czytelników. Wiecie, ale jest niebezpieczna interpretacja, że między nami a Jezusem można już prawie znak równości stawiać. Za daleko. A tak się dzieje. Moi drodzy, my jesteśmy tylko stworzeniem. Prawda, że mamy udział w Jego naturze. Apostoł Piotr mówi, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. To prawda. Ale jesteśmy tylko stworzeniem. Po co to mówię, moi drodzy? Abyśmy byli świadomi tego, że wiele fałszywych nauk krąży wokół. Ja to powiedziałem może tak bardzo, bardzo ostro. To brzmi wszystko łagodnie i jest bardzo szersze, dużo szersze. Ale bądźmy ostrożni, aby czasem jakieś miłe słówka nas nie sprowadziły na złe drogi. Moi drodzy, chcę podsumować, zadając ostatnie już pytanie. Jaki dziś ja, chrześcijanin, każdy z nas, ma mieć stosunek do zakonu? W zasadzie to już zostało mniej więcej powiedziane, ale podsumuję. Moi drodzy, chrześcijanin nie podlega więcej prawu. W sensie podstawy swojego zbawienia. W tym sensie nie obowiązuje prawo, żeby z prawa, z zakonu czynić fundament, podstawę swojego zbawienia. Natomiast dalej obowiązuje jako prawo, które jest wpisane w moim sercu. Dalej obowiązuje jako prawo, którego mam wykonywać, ale nie jako fundament mojego zbawienia. Moi drodzy, tak naprawdę to prawo nigdy nie było nadane po to, żeby być fundamentem do zbawienia. Nawet w Starym Testamencie, kiedy oni go otrzymali, ono nie było podstawą do zbawienia. Przecież ono nadane było 430 lat po Abrahamie. Tak naprawdę to podstawą zbawienia było wybranie. Księga Malachiasza rozpoczyna się słowami Jakuba wybrałem. Jakuba wybrałem, Ezawem wzgardziłem. Tego wątku nie będę rozciągał już. Ale tak naprawdę to była podstawa zbawienia. Tak naprawdę, słuchajcie, nigdy nie może być tak, żeby przestrzeganie prawa mogło przynieść zbawienie. Bo jeśli nawet ktoś by w sposób perfekcyjny go przestrzegał, to co to oznacza? Że sam sobie zasłużył na zbawienie? To jest niemożliwe. Zbawienie pochodzi z łaski. Poprzez śmierć Pana Jezusa. Czasem ludzie popełniają błąd w logice myślenia, kiedy myślą, że prawo i łaska to są dwie przeciwstawne sprawy. Tak nie jest, bo one idą tak naprawdę w parze. Zobaczcie, prawo stało się przewodnikiem do Chrystusa. Czytaliśmy to w liście do Galacjan. Zobaczcie, prawo stało się przewodnikiem do Chrystusa. Prawo nas przyprowadziło pod krzyż. Prawo obnażyło naszą bezsilność. Prawo obnażyło naszą bezradność, naszą słabość i doprowadziło nas do Chrystusa. Zresztą widzicie, podobne to jest do pierwszych czterech błogosławieństw. A więc prawo nie dało zbawienia, przyprowadziło do Chrystusa. A Jezus, dając zbawienie poprzez łaskę, uzdalnia nas do tego, żeby to prawo wypełniać. Więc to nie są rzeczy przeciwstawne. One idą razem. Jezus, uwalniając nas spod bezwzględnego jakby mocy przepisów, daje moc do tego, żeby ich móc wypełniać. Daje miłość do tego. Zresztą mówiłem o tym już. Zobaczmy jeszcze na jedno miejsce. Księga Mateusza,
Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. I to będzie już ostatni cytat. 7 rozdział od wersetu 21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Chcę się tu skupić na tych jednym aspekcie w dwóch miejscach opisanym. Czynić bezprawie i czynić wolę. Czynić wolę Ojca. Słuchajcie, co jest czynieniem woli Ojca? Przede wszystkim Jego Słowo. Przede wszystkim przykazania. Przede wszystkim to, co wszystko znajdujemy w Jego Słowie. I to jest coś, co nas obowiązuje. Nie jest fundamentem zbawienia, bo fundamentem zbawienia jest Jego krew, jest Golgota, jest krzyż. Ale mamy obowiązek, aby to Słowo wypełniać. Myślę, że to rozumiemy. I moi drodzy, Jezus jakby na początek swojej służby określił wyraźnie, czym dla Niego jest zakon i prorocy. Czym dla Niego jest Pisma Starego Testamentu. Że jest absolutnie, absolutnie nimi przesiąknięty. I nic nie może jakby zostać anulowane, ale wypełnił wszystko. Zwłaszcza na krzyżu Golgoty. Więc tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiejsze słowo było dużo trudniejsze niż zwykle, dużo bardziej teologiczne niż zwykle, ale myślę, że idąc dalej, raz będzie tak, raz będzie tak. Będą znowu słowa, które będą bardziej praktyczne, czy bardziej może płomienne, ale to również jest ważne, aby rozumieć, że Stary Testament jest równie ważny jak Nowy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.